Cześć, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, wpadłem na pomysł, którego realizacja zależy od dostępności produktu. Już możecie się domyślić, jakiego po tytule. Zaplanowałem, że jutro muszę wstać o godzinie 5 rano i o 6 lecę właśnie na drop lodów ekipy do Lidla. Mówiąc drop, mam na myśli to, że może się to cieszyć dużym zainteresowaniem, ale mam nadzieję, że uda mi się je złapać i przetestować specjalnie dla was. W sumie jak ten odcinek się ukaże, to znaczy, że mi się udało. Także jeszcze przed startem strzelcie łapkę w górę dla podbicia zasięgów. Zostawcie proszę subskrypcję, bo jest to darmowe, a myślę, że jestem naprawdę rozwijającym się kanałem z wysoką jakością, jak na tak małą liczbę subskrypcji. Także nie zostało mi nic innego, jak po prostu położyć się zaraz spać, bo właśnie skończyłem ogarniać rzeczy tutaj na komputerze. No i widzimy się, mam nadzieję, że rano, jak wszystko dobrze pójdzie. Ale jeszcze przed startem chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich wspierających, ponieważ jest to pierwszy odcinek po wypuszczeniu tej właśnie opcji. Jest was już 27, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że każdy z was postanowił wesprzeć ten kanał. Oczywiście do niczego nie zmuszam, jest to po prostu do waszej dyspozycji, ale macie bardzo fajne bonusy, także zapoznajcie się ze wszystkim właśnie tam na dole. Kliknij sobie ten przycisk obok subskrypcji wspierania. Także przeczytam teraz osoby, które od początku zasponsorowały mój kanał. Bernie Design, Smoke, KRD, Vexo, Fexku Design, Kamixo, Fevi, którzy wykupili małą szyszkę. X Kubuś, który wykupił bogatą szyszkę, za co bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Kuba3DXD, Minecraftowy gracz, Fortnite Battle Royale, Stars, Sznyx, Nate, Pepecik, że tak powiem, który wykupił średnią szyszkę. The Young, Drylek, Castilek, Pixelowy, Darek Live, Jakub Baraniak, Hewa, Misiak TV, Sandox, Addikson, Fry, Uki i Julo, którzy wykupili małą szyszkę. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam za wspieranie. Zaraz zaczyna się nowy miesiąc, także nowa plakietka wspierania wam się odblokowuje, jeśli będziecie chcieli dalej mnie wspierać, a będzie warto, bo mam dla was przygotowane dodatkowe losowania. Jak na przykład ktoś wygrał zestaw za 150 zł, mając sponsora tylko za 5, czyli 30 razy więcej. No a teraz bez przedłużania, zaczynamy! Dobra, moi drodzy, a więc udało mi się wstać, jest godzina, już wam pokazuję, która jest bardzo, bardzo wczesna godzina. Jest godzina 5:25, Boże, nigdy nie wstałem o tak wczesnej godzinie, od chyba pół roku albo więcej. Ja się lecę szybko ogarnąć i lecimy już na dropa. Może tak powiedzieć, Boże, na dropa do Lidla. Ja, żeby nie budzić reszty domu, dzisiaj spałem sobie tutaj w studiu. Mam tutaj po prostu wyjście od razu na zewnątrz, od dołu, żeby nikomu po prostu nie przeszkadzać. Dobra, także jak widzicie, już jestem zwarty i gotowy do wyjścia. Przygotowałem sobie na tą akcję specjalną torebeczkę z Biedronki. Tak, robię zakupy w Lidlu, a wziąłem torebkę z Biedronki. Kto też tak robi, napiszcie w komentarzu. Ale mam też torebeczkę taką właśnie specjalnie pod jakieś mrożone rzeczy, żeby mi się to nie roztopiło po prostu. A jest chyba koło godziny już 6:30, także ja, żeby na spokojnie wszystko ogarnąć, lecę. I w ogóle mam nadzieję, że ten film wyjdzie, bo nie wiem, czy wyjdzie i tego się dopiero przekonam, gdy będę na miejscu i jak będą lody. Jak widzicie ten film, to znaczy, że on wyszedł. Możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję, a my lecimy już na miejsce całej akcji. Dobra, mission passed. Mamy. Dobra, moi drodzy, sorry za to, jak wyglądam. Jest 6 coś. Udało nam się, mamy i klapki z Lidla i mamy lody ekipy. Kupić to wszystko w Lidlu. Dodatkowo z aplikacją dzisiaj była promocja, że przy zakupie 2 sztuk, kolejne 2 są tanie, czy coś w tym stylu. Także jeszcze taniej mi wyszło. Zapłaciłem za wszystko jakoś 45 zł. No i co? W środku nie chciałem zbytnio nagrywać, bo mogliby się spiąć, także tylko coś tam nagrałem z telefonu. Natomiast mamy tu już wszystko. Kierujemy się w stronę już domu. Może wyglądam fatalnie, sorry za to, ale żeby nagrać i powiedzieć wam, czy jest warto. Czy warto latać o 6 nad ranem, żeby je spróbować. Także wszystko zrobimy test. A ludzie tam naprawdę brali całe kartony. Całe historię opowiem wam oczywiście w domu, bo jestem strasznie zmachany teraz, ale zarąbiście. Czuję się jak, kurczę, w zeszłym roku w lato, jak nagrywałem sobie takie vlogi właśnie z ręki. Także widzimy się za chwilkę w domu. No dobra, moi drodzy, ale jak to wszystko się wydarzyło, co tam się działo i jak w ogóle wpadłem na tak zarąbisty pomysł, żeby pójść od 6 nad ranem do Lidla? A więc wczoraj, jak mogliście usłyszeć na streamie, mówiłem wam, że mam pewien pomysł. Z racji, że dzisiaj, w poniedziałek 26 kwietnia, do Lidla weszły lody ekipy oraz też limitowany merch Lidla, postanowiłem, że wstanę o 5 nad ranem i przejdę się właśnie do Lidla, bo mam go niedaleko domu. Podszedłem pod sklep i już zobaczyłem kilka osób, które czekają niecierpliwie na otwarcie sklepu. Szczerze, nie spodziewałem się jakichś wielkich tłumów, ale zaskoczyła mnie dosyć liczba osób, które tam stały i czekały na otwarcie sklepu.
sklepu. Wybija godzina szósta i poczułem się jak naprawdę na jakimś dropie, na jakiejś kamperce. I było to niesamowite, bo spokojnie wszedłem sobie do sklepu, po czym kilka osób zaczęło rura do tych lodówek, zaczęło, wiecie, tam pozabijali się prawie do tych lodówek. Ja tam na spokojnie podszedłem do tych lodówek, patrzę, że tak stoją. Halo, nie ma lodów, o co chodzi? Tak przeglądają te lodówki, wiecie, tam rzucają, nie ma lodów. I tutaj chciałem podziękować pewnej mamie, bo była taka mama, która podeszła do pracownika i powiedziała: halo, proszę pana, ja wczoraj rozmawiałam z kierownikiem, że będą dzisiaj te lody, gdzie one są, proszę mi je przynieść. Po czym właśnie ten pan przyniósł dwa kartony tych lodów, no i oczywiście ludzie się na to rzucili. Jedna pani wzięła cały karton i sobie poszła, tam wybierali ludzie. Ja po prostu na spokojnie podszedłem na sam koniec, zobaczyłem, jest pół kartonu, wziąłem pół kartonu i wyszedłem ze sklepu. No i później podszedłem sobie i kupiłem sobie, moi drodzy, właśnie takie klapeczki. Jakie lody ekipy, to jest, moi drodzy, Grail, klapeczki z Lidla. W moim rozmiarze już je przymierzałem, są kozackie, zapłaciłem za nie chyba 25 zł, a widziałem, że już ludzie je sprzedają z taką przebitką, że to jest niesamowite. Ale podsumowując ogólnie wszystkie wrażenia, wszystko to, co się działo i to, że w ogóle wstałem o 5 rano, pierwszy raz chyba tak wcześnie wstałem od strasznie długiego czasu, to myślę, że się opłacało dla mnie. A zaraz sobie zrobimy test samych lodów, o który jest taki szał, o który jest taki harmider, i sami po mojej cenie będziecie mogli stwierdzić, czy w ogóle jest sens pójścia po te lody. No dobra, ale zróbmy sobie test. Oczywiście papierki wystawiam po zjedzeniu na Allegro za kilka tysięcy. Ale mamy dwa lody ekipy, o które wszyscy tak, o których jest tak głośno. Jeden jest smak sorbetowy, cytrynowy, w polewie o smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym, a drugi lód jest właśnie sorbetem truskawkowym. Z tego, co słyszałem, ten truskawkowy jest trochę lepszy od tego, natomiast zrobimy sobie ocenkę i oczywiście sprawdzimy, który jest po prostu lepszy i który lepiej smakuje. Co do szczegółów, na opakowaniu mamy tutaj napisane tylko, że mamy tutaj 52 gramy, no i 50 ml samych lodów. Opakowanie jest naprawdę, naprawdę bardzo ładne. Jeśli kogoś by interesowało, mamy tutaj 20 gram węglowodanów i 27 gramów cukru w 100 gramach produktu. Czyli na 50 gram mamy tutaj 13,5 grama cukru. No dobra, ale my tu gadu, a trzeba otwierać. Jeszcze tutaj chciałem pokazać, że mamy emblematy samej ekipy. No i pokażę wam z bliska, jak to wygląda. Właśnie tak się prezentuje lód, a w taki sposób lód o smaku cytrynowym. Dobra, więc zacznijmy sobie od smaku cytrynowego, bo podobno jest trochę gorszy. Znaczy, nie wiem, czy jest gorszy, po prostu ludzie mówili, że bardziej im smakuje po prostu ten drugi truskawkowy, także otworzymy sobie delikatnie. No i wyjmijmy sobie nasz lód. Wygląda on następująco, tak jak wszędzie. Tak wygląda, moi drodzy, sam lód. No dobra, ale my tu gadu, a czas sprawdzić i przetestować ten tajemniczy lód. Okej, czuć ten cukier strzelający. Bardzo fajny smak, taki orzeźwiający. Cały czas mi strzela w buzi ten cukier. Czuć bardzo fajnie tą cytrynę i to nie jest taka mega słodka i sztuczna cytryna, tylko właśnie taka orzeźwiająca i przyjemna. Już po zjedzeniu prawie połowy tego cytrynowego loda jestem w stanie stwierdzić, że ma on zupełnie coś nowego, czego nigdy po prostu nie jadłem. Jedząc inne lody, przyzwyczailiśmy się już do smaków takich jak kaktus, takich jak różne inne lody typu Twister i tak dalej. A to jest coś nowego, tego jeszcze nie było. I tutaj naprawdę polecam sprawdzić, bo takiego smaku nigdy wcześniej nie spróbowałem. No w mojej opinii już po zjedzeniu prawie całego tego loda na pewno wskakuje on na topkę wszystkich lodów, które jadłem. Ma coś w sobie takiego orzeźwiającego i takiego totalnie innego od reszty. Także bardzo polecam sprawdzić. Jeszcze z takich ciekawostek słyszałem o tym, że wychodzą lody ekipa XL. Po zjedzeniu tego loda myślę, że jestem bardziej usatysfakcjonowany niż po zjedzeniu kaktusa, bo jest on większy, a kosztuje tyle samo, bo właśnie złoty 69 w Lidlu. Natomiast z tego, co słyszałem, w innych sklepach potrafi kosztować 2, a nawet więcej, jak ktoś sobie ustawi jakąś przebitkę. Jeszcze co do szczegółów, na patyczku nie mamy żadnego znaku Coral, żadnego znaku ekipy, jest to po prostu zwykły patyczek do loda. No dobra, to sprawdźmy sobie teraz tego loda, który podobno jest najpyszniejszy i ludzie się od niego tak rzucają. Jest to lód o smaku właśnie truskawkowym, także otwórzmy go sobie i sprawdźmy, jak smakuje. Wyciągamy go sobie z opakowania, no i wygląda on następująco. Jest on o smaku truskawkowym, właśnie z polewą gumy balonowej. Opakowanie oczywiście odkładam na bok, no i testujemy. Wow. Strasznie mi strzela ten cukier w buzi. Ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem tego cukru. Myślę, że on nie jest akurat konieczny w tych lodach. Natomiast smak tego sorbetu ja
osobiście uwielbiam sorbety typu mango, typu właśnie taka świeża truskawka, typu cytryna. Jest to naprawdę orzeźwiające i coś, czego po prostu nigdy wcześniej nie jadłem w takiej formie. No i po zjedzeniu całego loda truskawkowego jestem w stanie stwierdzić, że jest to coś nowego, jest to coś niesamowitego w doznaniach smakowych, czego jeszcze nie było i naprawdę warto przetestować, jeśli macie oczywiście taką możliwość. Także podsumowując na dzisiejszy cały odcinek i w ogóle kwestię tego, czy warto, tak, oczywiście warto spróbować tych lodów, myślę, że jest to bardzo oczywiste, natomiast chciałem wam przedstawić te najważniejsze szczegóły, te najważniejsze detale i jakieś moje takie odczucia smakowe. Jak najbardziej zgadzam się z opinią, że smak truskawkowy jest troszeczkę lepszy od cytrynowego, natomiast oba są naprawdę, naprawdę orzeźwiające i nie powiedziałbym, że ten cytrynowy jakoś bardzo odbiega od tego właśnie truskawkowego. Oczywiście polecam spróbować obu. Myślę, że złoty 69 albo chociażby 2 złote za sztukę takiego loda to nie jest coś niesamowitego, co nie jest coś mega drogiego, bo lody potrafią kosztować po 5 albo jeszcze więcej. Jeśli macie możliwość, jeśli nie musicie wstawać o 5 nad ranem i o 6 czekać po sklepem i przepychać się i zabijać o te lody, to oczywiście bardzo, bardzo polecam sprawdzić i spróbować. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taka krótka recenzja wszystkich lodów i tego wszystkiego, co się działo, wam się podobała. Proszę pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę dla podbicia zasięgów. Możecie udostępnić komuś ten film, kto jest ciekawy. Możecie udostępnić ten film po prostu. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, aby wesprzeć mój kanał, bo myślę, że tworzę dla was ciekawe treści na wysokim poziomie. Także jeśli chcecie dołączyć do naszej rodzinki, to oczywiście polecam kliknąć ten darmowy przycisk subskrybuj na dole. Wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem i będziecie mieli z tego tylko same korzyści. My widzimy się już w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już bardzo, bardzo niedługo oraz oczywiście na streamkach. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!